W dzisiejszym spotkaniu mowa będzie o rodzinie Siekluckich, rodzinie o szlacheckim rodowodzie, której przedstawiciele wybudowali w Kielcach cegielnię i przez kilkadziesiąt lat byli jej właścicielami. Nie jest do końca jasne, skąd Siekluccy herbu Trzaska przybyli do Kielc. Prawdopodobnie gniazdo rodziny było na Mazowszu w majątku Siekluki. W drugiej połowie XVIII wieku Siekluccy mieszkali też w Kamieńcu Podolskim i prawdopodobnie stamtąd na początku XIX wieku przybyli do Kielc. Zachowały się zapisy, że nestor rodu, Józef Sieklucki, w 1811 roku poślubił w kieleckiej katedrze Jadwigę z domu Brudkiewicz, z którą doczekał się syna Leopolda. Z kolei syn Leopolda, Ksawery Sieklucki, który zaczynał jako czeladnik rzeźniczy, z czasem zajął się z sukcesem kupiectwem i dorobił znacznego majątku. Stał się właścicielem m.in. domu i sklepu przy rynku. Od lat 80. XIX wieku zaczął skupować grunty na wschód od dzisiejszej ulicy Żeromskiego. W 1886 roku uruchomił na nich cegielnię. Znajdowała się ona w części Kielc zwanej Wielkopolem, na wschód od centrum miasta. Składała się z budynków przemysłowych mieszczących maszyny do wyrabiania cegieł, z placu do suszenia, pieca do wypalania z wysokim kominem oraz z wyrobiska, skąd pobierano glinę. Ksawery wystawił także parterowy dom mieszkalny, później wielokrotnie przebudowywany. Obecnie w tym budynku przy ulicy Wróblewskiego mieści się hotel. Wiele lat później jego syn Szymon Siekluccki zbudował kamienicę czynszową zwróconą frontem ku ulicy Szerokiej, czyli dzisiejszej ulicy Żeromskiego. Już po niespełna 12 latach od uruchomienia cegielnia Siekluckich zdobyła uznaną pozycję wśród kieleckich warsztatów i fabryk. Kiedy w 1898 roku w Parku Miejskim zorganizowano wystawę rolniczo-przemysłowo-targową, to Siekluccy we wzniesionych specjalnie pawilonach zaprezentował wyroby swojej fabryki. Rozmaite rodzaje cegieł, kafli, dachówek oraz posadzek ceglanych. W 1899 Siekluccy wybudował piec hoffmanowski do wypalania cegły i dachówki. Początkowo jego cegielnia zatrudniała tylko kilku pracowników. Na przykład w 1908 roku było ich 9. Zakład jednak stopniowo się rozrastał, rosła też produkcja i w 1937 roku zatrudnienie u Siekluckich znalazło już 64 robotników. Kolejnym właścicielem cegielni został syn Ksawerego, Karol. Mieszkał w domu przy ulicy Szerokiej, tu też była siedziba biura cegielni. Podobnie jak ojciec, należał do elity społecznej i gospodarczej Kielc. Był członkiem Rady Miejskiej i władz cechu rzemieślniczego. Pełnił też funkcję ławnika w Sądzie Okręgowym w Kielcach. Ostatnim właścicielem cegielni był syn Karola Stanisław. Był on absolwentem szkoły handlowej, pełnił też funkcję prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej. Zarządzana przez niego cegielnia działała do lat 60. XX wieku, kiedy to miasto rozpoczęło budowę osiedla KSM. Teren został przejęty przez państwo, a cegielnię wyburzono. Pozostałością po cegielni były glinianki, zwane dołami Siekluckiego, znajdujące się na terenie dzisiejszych bazarów. Z czasem doły zostały zasypane, ale do lat 60. było to bardzo popularne miejsce zabaw i kąpieli kieleckiej młodzieży. Na zakończenie kilka słów o tym, jak Siekluccy zapisali się w historii poza swoją działalnością związaną z cegielnią. W rodzinie bowiem kultowywane były tradycje patriotyczne. Leopold Siekluccy w czasie powstania listopadowego służył w pułku ułanów. Ciężko ranny dostał się do niewoli i spędził na zesłaniu na Syberii 10 lat. Powrócił do kraju, ale został pozbawiony szlachectwa i majątku. Jego syn Ksawery był powstańcem styczniowym. Przedstawiciel kolejnego pokolenia, Stanisław, jako ochotnik walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Kiedy upadło powstanie styczniowe, Ksawery Siekluccy, zgodnie z pozytywistycznym duchem pracy u podstaw, zaczął
angażować się w rozmaite przedsięwzięcia gospodarcze, dorabiając się znacznego majątku. Patriotyzm okazywał teraz nie w walce zbrojnej, ale w tworzeniu i wspieraniu polskich organizacji gospodarczych i społecznych. Był więc jednym z członków założycieli Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Kieleckich, prezesem Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, członkiem Towarzystwa Kredytowego Miejskiego i Kieleckiego Towarzystwa Kredytowego. Największe zasługi miał jako jeden z organizatorów i wieloletni członek władz Ochotniczej Straży Ogniowej w Kielcach. Straż bowiem była organizacją powołaną nie tylko do gaszenia pożarów, była też to ostoja polskości i patriotyzmu. Te wartości przyświecały członkom straży i były stale obecne w czasie strażackich spotkań i uroczystości. Ksawery Sieklucki był naczelnikiem oddziału pierwszego, czyli tak zwanych toporników, przeznaczonych do rozbierania palących się domów. Jako ciekawostkę podam, że oddział toporników dowodzony przez Sieklockiego stale ćwiczył na specjalnym torze przeszkód wybudowanym na placu przed budynkiem straży. Sieklucki miał, jak to mówiono za bazarami, ogród, w którym odbywały się uroczyste spotkania i biesiady strażaków. Sam Ksawery posiadał, jak się zdaje, zdolności racjonalizatorskie. Zachowała się bowiem informacja, że udoskonalił przyrząd do spuszczania się za pomocą liny z płonącego budynku oraz kolejny przyrząd do zaczepiania się na drabinie, co dawało swobodę rąk tak potrzebną w czasie akcji gaśniczych. Warto także wspomnieć, że Sieklucki byli zasłużonymi społecznikami. W 1897 roku wsparli remont kościoła na Karczówce, darując aż 1000 sztuk dachówek na pokrycie dachu. Przekazali też materiał na budowę oraz przez lata wspomagali ochronkę dla dzieci przy ulicy Świętego Aleksandra, obecnej Kościuszki. W ochronce tej wychowywały się sieroty po zmarłych wojskowych i rzemieślnikach z Kielc. Ksawery, jako radny magistratu i członek kieleckiego dozoru kościelnego, zajmował się też w latach 80. XIX wieku rozbudową i porządkowaniem cmentarza starego, nie szczędząc na to własnych środków. Historia rodziny Sieklockich silnie związana jest z historią miasta. Żyje jeszcze we wspomnieniach mieszkańców i na nielicznych zachowanych fotografiach. Ich aktywność gospodarcza i społeczna oraz zaangażowanie w działalność niepodległościową warte są niewątpliwie upamiętnienia.